Na YouTubie jest mnóstwo poradników do Europa Universalis 4, większość z nich jednak jest masakrycznie przestarzała, a co gorsza, nudna. Dlatego w tym poradniku zrobię to trochę inaczej. Nie będę przez pół godziny tłumaczył, co robią te okienka, bo po 5 minutach i tak będziecie wyglądali tak. Ten poradnik oprę na przykładowej rozgrywce, w którym omówię wszystkie podstawowe rzeczy. Chociaż nie obejdzie się bez tłumaczeń. Spis treści dokładnie macie w opisie i przypiętym komentarzu. Witam Cię, ja jestem Lukas. Gram w Europę Universalis bardzo dużo, dlatego trochę na temat tej gry wiem. Na moim głównym kanale mam też dużo materiałów z EU4. Europa Universalis 4 to strategia czasu rzeczywistego. Tylko taka w bardzo dużej skali, bo możesz zagrać dosłownie każdym z tych państw. Nawet najmniejszym plemieniem w Ameryce. A celem Twojej rozgrywki może w zasadzie być wszystko. Aby się cieszyć rozgrywką, warto jest posiadać jednak większość DLC. Gra bez nich jest strasznie uboga. Jeżeli posiadasz tylko wersję podstawową, polecam zakupić subskrypcję i zobaczyć, czy gra jest dla Ciebie. Niestety, jeśli posiadasz wersję na Epic Store, subskrypcji na ten moment tam nie ma. Przygotowałem dla Ciebie listę, która Ci podpowie, w jakiej kolejności nabywać DLC. Czerwony trzeba mieć, zielone też trzeba mieć, ale można w dalszej kolejności. Zaznaczone na żółto skupiałem się na wprowadzeniu mechanik i urozmaiceń dla konkretnych regionów czy też krajów. Polecam przeglądać przed zakupem, co dodaje dane DLC i jak uważacie, czy Wam się przyda bardzo w Waszej rozgrywce, czy też nie. Jeżeli idzie o wersję językową gry, domyślnie nie ustawia się jej z poziomu gry, ale z poziomu launchera, wchodzicie w ustawienia gry i masz tutaj wersje językowe, ale są mocno ograniczone. Na szczęście istnieje nieoficjalne tłumaczenie polskie w warsztacie. Wyszukujesz EU4 spolszczenie, jedyne aktualne spolszczenie to to. Ważna jest data ostatniej aktualizacji i sprawdzenie, czy nie było po niej żadnego patcha. Następnie subskrybujesz, czekasz, aż się pobierze i następnie tworzysz sobie nowy zestaw, na przykład nazwasz go wersja.pl, w zestawie wyszukujesz mody, dodajesz spolszczenie, które Cię interesuje, dodaj do zestawu i wybierasz zestaw, który zawiera polską wersję językową. Proszę, Europa Universalis 4 po polsku, a spolszczenie jest całkiem okej. Ja jednak dalej będę nagrywał po angielsku, bo uczyłem się tej gry po angielsku, no i ten poradnik będzie też w wersji anglojęzycznej. Na początek doradzam Ci przejść tutorial. Przeszedłem go nawet i uczy takich podstaw jak przemieszczanie jednostek. Następnie przechodzisz do normalnego lobby rozgrywki. Tutaj dla Ciebie tak naprawdę ważne są dwa elementy. W górnym lewym rogu wybór startowej daty rozgrywki. Początkowo interesuje Cię data tylko 1444 rok. Potem na dole Paradox przygotował listę rekomendowanych krajów. W tym trzy pierwsze uważa za dobre dla początkujących. I niestety nie jest to prawda, może z wyjątkiem Portugalii. Osobiście na pierwszą rozgrywkę rekomendowałbym Anglię, Francję lub Polskę. Dla celów tego poradnika ja wybrałem Anglię. Bo jak już wszystko pójdzie źle, to zawsze możesz zamknąć się na wyspie. Jeżeli chodzi o opcję pierwszej Twojej rozgrywki, użyłbym ustawień standardowych i na pewno jej sobie bym nie ułatwiał, bo przez to możesz nie zauważyć, jak działają niektóre podstawowe mechaniki. A im szybciej je rozgryziesz, tym szybciej podbijesz świat. Tryb rozgrywki możesz ustawić w dwóch trybach, normalny albo Iron Man. Iron Man to tryb, w którym masz jedną kopię save'a, która cały czas jest nadpisywana i tylko w tym trybie możesz zdobywać osiągnięcia. Na pierwszą grę raczej warto jest wybrać normal. A i odradzam wrzucać screeny z podejść Waszych na normalu, bo i tak każdy będzie uważał, że oszukiwaliście. Początkowo wyświetli Wam się okno z rysem historycznym danego kraju. To okno bardzo fajnie wprowadza w klimat rozgrywki, przez co łatwiej zrozumieć, z czym dany kraj będzie musiał się zmagać w najbliższym czasie. W przypadku Anglii będzie to zbliżająca się wojna z Francją oraz pewien kryzys polityczny. W EU4 w zasadzie nie jesteś tylko władcą danego kraju, ale jesteś tym krajem. A każdy kraj składa się przynajmniej z jednej prowincji. I to właśnie w prowincjach zachodzi cała magia, budowanie budynków, pobieranie podatków czy przemieszczanie się jednostek. Prowincje następnie są określone poprzez bardzo dużą liczbę statystyk, o których większość czasu i tak nie będziesz myślał, bo będziesz zwracał głównie uwagę na ten pasek u góry. To również na nim znajduje się zbiorcza informacja ze wszystkich Twoich prowincji. Takie jak skarbiec, na zielono wpływy, na czerwono wydatki, w ujęciu miesięcznym. Manpower, czyli zasoby ludzkie, które potem możesz zamienić na dodatkowe wojsko lub uzupełnić straty w obecnym wojsku. Sailors, marynarze, dokładnie to samo, tylko że dla floty. Stabilność, określenie pokoje społeczne w Twoim kraju, chcesz mieć tutaj wartości od 0 do 3. Preferowanie 1. Korupcja. Początkowo i tak się nią nie będziesz interesował, im mniejsza, tym lepiej. W jej przypadku większość doświadczonych graczy robi coś takiego. Klika tarczę kraju, następnie wchodzi w zakładkę ekonomiczną i przystawia ten wskaźnik na maksa. I zapomina o korupcji do końca rozgrywki. Prestiż. Daje dużo dobrych bonusów, bo są na zielono. Zdobywa go się głównie z bitew oraz losowych wydarzeń. Legitymacja władcy. Określa prawo Twojego władcy do rządzenia tym krajem. Im więcej, tym lepiej, ale staraj się mieć powyżej 50. Power Projection. Ogólnie wszystko masz tutaj napisane w tooltipie. Tooltip to całe okienko z informacją. Większość szczegółowych informacji, o których mówiłem przed chwilą, znajdziesz właśnie tutaj w tych zakładkach, ale o tym będę mówił dalej w ramach rozgrywki. Teraz zajmiemy się czymś specjalnym, czyli misjami danego kraju. Drzewko misji określa mniej więcej kierunek, w jakim może podążać Twój kraj, ale tylko do jakiegoś stopnia. Większość krajów ma unikalne drzewka misji. Mogą też one określać zachowanie bota wobec Ciebie. Na przykład drzewko misji francuskie prowadzi raczej do wojny z Anglią.
Znak zapytania przy misji informuje Cię, jakie wymagania musisz spełnić, aby wykonać daną misję. Medal informuje Cię o nagrodzie, jaką dostaniesz. To tyle z podstaw. Początek rozgrywki dobrze spędzić na pauzie, bo mamy trochę rzeczy do zrobienia. Najpierw wyznaczę rywali na arenie międzynarodowej, czyli kraje o porównywalnej potędze, które nie pałają do siebie wzajemną miłością, a wręcz przeciwdziałają sobie. Jednak, przynajmniej chwilowo, bez działań wojennych. Coś jak Chiny i USA obecnie. Klikamy czerwoną flagę, obecnie za mną nie przepadają Szkocja, Dania oraz Burgundia. Dziwne, że nie ma Francji. Co do zasady, chcecie wyznaczać na waszych rywali kraje, z którymi planujecie toczyć działania wojenne w najbliższym czasie. Nie wyznaczajcie krajów, które są zazwyczaj od was silniejsze, czyli mają armię na plus, przykładowo Kastylia czy Osman. Czasem możecie mieć pecha i waszym rywalem będzie wasz były sojusznik. Ja na rywali wybieram Szkocję, bo jest małym krajem łatwym do podboju. Francję, co prawda ona nas nie postrzega jako rywala, ale i tak nas nienawidzi. Wyraża to ten ogień i to minus 200 obok tarczy. Poza tym Kastylia postrzega Francję jako swojego rywala, dzięki czemu będziemy mieli ułatwiony wzajemny sojusz. Warto jest na to zwracać uwagę. Na koniec biorę Danię, bo jest najsłabsza i nie będzie mi zbytnio przeszkadzała. Rywalizacja daje nam pewne bonusy poza tym, tak jak na przykład zwiększony prestiż, kiedy toczymy bitwy z danym krajem. Teraz przejdźmy do zawierania sojuszy. Najłatwiej sprawdzić, jaki kraj chce z nami zawrzeć sojusz, klikając tutaj na Production Interface. Tak, produkcja i sojusze bardzo się kojarzy. Jednak jest to panel do szybkich akcji. Mnie na ten moment interesuje dyplomacja, chodzimy w flagę sojuszy i możemy teraz podejrzeć, jakie kraje chcą zawrzeć z nami sojusze. Jak tutaj zjedziecie niżej, możecie też się dowiedzieć, jak blisko jesteście zawarcia sojuszu z jakimś krajem. Tak jak mówiłem, nie interesuje sojusz z Kastylią, dlatego go będę zawierał. Wystarczy, że klikniemy chociażby na dany kraj i w tym momencie nasz dyplomata wyrusza w drogę, nie ma go już u nas, wróci do naszego kraju za 12 dni. Sojusz jednak został zawarty od razu. Aby móc zawrzeć kolejny sojusz, musimy odczekać przynajmniej jeden dzień. Następny sojusz zawieram z Austrią. Robię to jednak trochę inaczej. Klikam kraj, klikam dyplomację, następnie Alliance Action, no i sojusz. Dla Anglii najlepsi sojusznicy na początek to po prostu rywale Francji, bo bardzo chętnie nam pomogą w wojnie przeciwko niej. Zawarłem więc sojusz z Aragonem, ale zobaczcie, wpłynął on na nasz sojusz z Kastylią, ponieważ Aragon i Kastylia mają wzajemnie siebie na rywalu. Szukając sojuszników, warto jest wejść w Ledgera. Klikacie guzik militarny, jeden dalej i w tym momencie macie wielkości armii wszystkich krajów na świecie. Im większa, tym lepszy sojusznik. Następnie parlament. Jest on akurat unikalny dla kilku krajów, bo jest zależny na przykład od formy rządów. Żeby sprawdzić, jaką formę rządów mamy w Anglii, wchodzimy w rządy i potem reformy rządowe. I mamy angielską monarchię. Przykładowo Polska również ma parlament na starcie rozgrywki. W parlamencie można przeprowadzać debaty. Niektóre dają fajne bonusy, większość jednak nie. Z czasem to ogarniecie. Póki nie rozpoczniecie debaty, reformy co miesiąc zmieniają się. W parlamencie zasiadają posłowie i są oni przedstawicielami konkretnej prowincji. Wyrażone to jest, kiedy wejdziemy w prowincję, mamy tutaj takie krzesło, widzicie, przedstawiciel w parlamencie. York już ma możliwość nadania krzesła do parlamentu i w zasadzie możecie zostawić tutaj to automatycznie, gra robi to całkiem ok, ewentualnie dodać sami, bo daje to naprawdę fajne bonusy dla danej prowincji. Początkowo warto jest dodawać prowincje z bonusami do handlu, a żeby to sprawdzić, wchodzicie tutaj w ekonomiczne mapy oraz mapę do handlu i szukacie o tego kwadracika, czy tego. Wezmę tutaj przykładową debatę, całkiem ok jest, dobrze jest mieć tańszych doradców. Teraz rozpoczyna się proces debaty. Początkowe poparcie zawsze jest losowe, a wy musicie przekonać przedstawicieli danych prowincji do waszych racji. A to jest wyrażone pewnym kosztem, unikajcie co do zasady autonomii oraz ziemi koronnej. Najgorsze co może być, to na przykład zwolnienie również doradcy. Pozostałe rzeczy zazwyczaj są akceptowalne. W momencie, kiedy osiągniecie 100% poparcie, ustawa wchodzi w życie i obowiązuje 10 lat. Po tych 10 latach proces się po prostu powtarza. Następnie twoi doradcy, bo początkowo nie masz żadnego. Najpierw doradca administracyjny. Warto jest sprawdzić, jakich doradców mamy i ile nas kosztują. Anglia zaczyna z gwarantowanym doradcą, który jest tańszy o połowę. Ja go zatrudnię. Poza tym doradca do niepokojów społecznych jest zawsze dobrym wyborem. Następnie doradca dyplomatyczny. Również ma gwarantowanego doradcę tańszego. Z dyplomatyczną reputacją bardzo fajnie. Tutaj ewentualnie może być fajny doradca do handlu lub do poprawienia relacji. Dyplomatyczna reputacja ułatwia nam zawieranie wszelkich relacji międzynarodowych, takich na przykład jak sojusze. Następnie doradca militarny. I tu nie mamy tańszego doradcy. Jednak wiem, że Anglia jest bogatym krajem, więc zatrudnię tutaj doradcę drugiego poziomu. Preferowanie doradca z dyscypliną lub z bonusem do morale. Mamy doradców i w zasadzie po co nam oni? Oprócz tego, że dają nam te bonusy, które tutaj mają, to doradcy są jeden z dwóch głównych źródeł, które dostarczają nam punkty Monarchy Points. Monarchy Points to to. Administracyjne, dyplomatyczne i militarne punkciki. Jak najedziecie na te punkty, rozwinie się tooltip, macie tutaj wszystko napisane, skąd je dostajecie i na co wydajecie w ujęciu miesięcznym. Monarchy Points są bardzo ważne i w sumie wydajecie je na następujące rzeczy. Więcej będę jeszcze mówił o tym dalej. Drugim źródłem takich punktów to jest nasz władca.
przypadku Anglii mamy najgorszego możliwego władcę, bo nie dostajemy żadnego punktu z niego. Maksymalna możliwa wartość punktów u władcy to 666, u doradców 555. Poziom doradcy zwiększacie za pieniądze, klikając tą gwiazdkę. I obecnie nie mam pieniędzy, więc nie mogę tego zrobić. Zwiększenie poziomu oczywiście zwiększa pensję miesięczną doradcy. Władców niestety nie możemy tak ulepszać. Raz na 20 lat możemy zmienić nastawienie naszego dworu pod jakimś kątem. Ja skupię się obecnie na działaniach militarnych. I teraz tu straciłem punkt, a tu zyskałem 2. Kolejna zakładka jest mega skomplikowana, nie będę wam jej tłumaczył. Mam do niej dedykowany osobny poradnik. Stary, ale jary. Ha, ha, ha. Możemy odebrać ziemię. To oznacza, że przechodzę do stanów społecznych. Jak to teraz wytłumaczyć zrozumiale? Stany odzwierciedlają strukturę społeczną twojego kraju. Duchowieństwo, szlachta, mieszczanie. Oraz ich procentowy udział w podziale ziemi. Część tej ziemi należy do ciebie, część do stanów. Jak znajdziesz na diagram, to będziesz widział. Same stany są określane poprzez lojalność do ciebie oraz ich wpływy w państwie. By wiedzieć więcej, przeczytaj tooltipy. Na oba te współczynniki wpływacie na kilka sposobów. Na przykład akcjami związanymi z ziemią koronną, posiadanym przywilejem początkowym, najczęściej ma on charakter negatywny, lub nadawaniem konkretnych przywilejów. Nadanie tego przywileju, który zwiększa nam Monarchy Points administracyjny plus 1, spowoduje, że korona traci 10% ziemi, wpływy kleru się nie zwiększają, ale ich lojalność spada. Ale jak widzicie, lojalność nie spadła od razu o 5%, bo zmniejszyło nam to equilibrium, czyli coś, do czego będzie dążyła ich lojalność, miesięcznie. Chcecie mieć ją powyżej 50%. Rozum teraz pozostałe przywileje na punkciki, je po prostu warto zmienić od samego początku. Powinniście zauważyć, że straciliście całą ziemię koronną, przez co wasza władza została osłabiona i dostajecie następujące minusy. Ziemię koronną możecie odzyskać na sposoby opisane tutaj dobrze w tooltipie. Ja na pauzie odbieram ziemię, przez co kary ulegają zmniejszeniu. Odebranie ziemi powtarzacie co 5 lat. Z wyjątkiem startu rozgrywki nie chcecie mieć mniej ziemi niż 15%. Ogólnie będziecie dążyli do 25%, a dlaczego to zobaczycie później. Teraz rozdam resztę takich standardowych przywilejów. W każdym stanie dobrze jest rozdać tańszych doradców. Następnie to są już takie indywidualne przywileje, tak jak u kleru to religijni dyplomaci, u szlachty supremacja nad koroną, u mieszczań początkowo może nam się przydać zwiększony prestiż, jak i korzystanie z opodatkowania mieszczan. I akurat ten przywilej daje nam w decyzjach narodowych, które mamy tutaj, możliwość dostawania tańszych budynków, tylko niestety poparcie mieszczan spada. Na razie jest mi to niepotrzebne, bo i tak nie mam pieniędzy. Przywileje też możesz odebrać. W tooltipie masz więcej na ten temat informacji. Dla większości przywilejów będziesz musiał mieć po prostu większą lojalność niż wpływ danego stanu. Kiedy lojalność danego stanu spadnie poniżej 30%, zaczyna on wam dawać minusy, tym większe, im większe wpływy danego stanu. Powyżej 30% lojalności stanu zacznie ci dawać bonusy. Im większa lojalność i wpływy, tym większe bonusy. Kolejna rzecz to wykonanie misji dla danych stanów. Możemy to powtarzać co 5 lat i warto jest to robić. Efekty tutaj pozytywne dostajemy na 20 lat i przeważnie chcecie wykonywać misję, która albo daje wam pieniądze, albo daje wam możliwość posiadania tańszego doradcy. Na przykład ta misja daje im możliwość tańszego doradcy dyplomatycznego, więc chcę ją wykonać. Chociaż muszę przyznać, że ta misja bywa bardzo ciężka do zrobienia dla większości krajów, ale nie Anglii. Ostatnia rzecz, którą chcesz zrobić przed odpauzowaniem rozgrywki, to wysłać naszą flotę handlową, czyli okręty, którymi są lightshipy, na jedną z misji, a dokładnie na patrolowanie szlaków handlowych w North Sea, bo wcześniej na to braliśmy misję. Kwestia handlu jest bardzo skomplikowana, ale postaram się ją wytłumaczyć w kilku prostych słowach. Na dany region handlowy składa się szereg prowincji, a które dokładnie możecie podejrzeć w ten sposób. Tu mamy English Channel, a tu mamy North Sea. Regionów handlowych jest dużo. Jak widzicie, ja już odruchowo klikam na mapy, bo macie możliwość ustawienia map, z których najczęściej korzystacie w szybkim wyborze i nawet przypisać je do konkretnych skrótów klawiszowych. Wracając jednak do handlu. Dla ciebie jako władcy Anglii najważniejszy jest English Channel, ponieważ tutaj masz główny ośrodek swojego handlu i stąd pieniądze trafiają do twojego skarbca. Ale nie wszystkie, bo tylko 40% z nich. I to jest twoja siła handlu w danym trade node. Zwiększyć ją możesz głównie poprzez budowanie budynków handlowych. Opłaca się to robić w prowincjach, które mają tylko te kwadraciki zwane centrami handlowymi. Następnie centra handlowe możesz rozbudowywać, więcej informacji w tooltipie. Możesz też nadawać specjalne edykty handlowe. Ostatnią rzeczą jest wysyłanie okrętów do ochrony handlu. Przy czym okręty na początku rozgrywki są najmniej skuteczne. Potem mamy ilość kasy w danym trade node. Na to składa się lokal, czyli pieniądze z prowincji należące do tego obszaru handlowego. Możesz to zwiększać poprzez budowę specjalnego budynku zwanego manufakturą i tą pierwszą od lewej. Natomiast budynki produkcyjne nie zwiększają tej wartości. Kolejny sposób to rozwój prowincji za punkty dyplomatyczne. Incoming to wartość pieniędzy przesyłanych z tych wszystkich do obszarów dookoła. Zwiększasz to, zwiększając swoją siłę handlu w danych regionach. Outgoing to ta wartość, która ucieka z danego obszaru handlowego, ale English Channel jest specjalnym obszarem, który nie ma czegoś takiego. Ale ma to na przykład North Sea. I tu
tutaj na Outgoing składają się te dwie kwoty. I twoja siła handlu też na to wpływa. Są jeszcze kupcy, początkowo masz ich dwóch. Kupców najlepiej wysłać do obszarów, z których możesz przesyłać handel do twojego głównego obszaru handlowego, bo wtedy robisz to lepiej. Mogą też zbierać hajs z handlu, ale przeważnie się to nie opłaca. To duże skomplikowane okno pojawia się w momencie, kiedy klikniecie dany trade note. Tu są wszystkie szczegółowe informacje, ale myślę, że to, co wam powiedziałem do tej pory, wystarczy wam na początek. Dobra, mam nadzieję, że wasze mózgi jeszcze wytrzymują. Teraz flota wojenno-transportowa, tutaj po prostu okręty na razie mode boluje. Czyli jakby kotwicze je w porcie. Więcej w tooltipie. Anglią można od samego początku toczyć wojny, tobie jednak to odradzam, bo będziesz potrzebował około 5 lat, żeby ustabilizować sytuację wewnętrzną kraju. Dlatego najpierw wchodzimy w zakładkę ekonomiczną i zmniejszamy utrzymanie armii, następnie wchodzimy w zakładkę militarną i wyłączamy utrzymanie fortec. I w zasadzie to powinieneś robić za każdym razem, kiedy nie toczysz wojen, aż do momentu, w którym będziesz miał już rozbudowaną gospodarkę. Co do naszych fortec, te fortece, które znajdują się na kontynencie, w tym momencie na waszym miejscu bym po prostu skasował. Nie są nam tam potrzebne. Kolejna ważna sprawa dotyczy prowincji Maine i konfliktu z Francją. Gdybyście teraz odpauzowali rozgrywkę, w przeciągu kilku lat dostalibyście to wydarzenie Surrender of Maine. W EU4 w zasadzie wydarzenia dzielą się na dwa rodzaje. Historyczne, które zawsze zajdą, jeżeli są spełnione warunki, Surrender of Maine jest tego przykładem, i wydarzenia losowe, i te są częstsze. Takie wydarzenia najczęściej coś powodują, nie zawsze pozytywnego. Surrender of Maine jako wydarzenie historyczne odzwierciedla to, co naprawdę wydarzyło się w historii. I ty jako gracz masz tutaj wybór. Możesz oddać Maine Francji, co wydarzyło się naprawdę, ale Anglia wtedy straciła twarz, lub powiedzieć Francuzom, jak bardzo ich miłujesz, ale to doprowadzi niestety do wojny z Francją. I to niestety wojny, w której Anglia jest agresorem, a Francja się broni. Przez co Francja może wezwać wszystkich swoich sojuszników do broni, a my niekoniecznie. Dla początkującego jest to bardzo ciężka wojna, dlatego pokażę ci sposób, jak zapobiec temu wydarzeniu. Sam Maine zmniejszam autonomię, obniżam też rozwinięcie administracyjne, wpadli mi trochę grosza. Swoją drogą, autonomia to najgorszy modyfikator ekonomiczny w tej grze, chcecie ją mieć jak najniższą, najlepiej 0%. Wracając jednak do prowincji, możemy ją sprzedać, tylko potrzebujemy moich dyplomatów. Odpauzowuję, Maine Francji już nie sprzedam, bo uczyniła mnie rywalem, ale mogę sprzedać tą prowincję Prowansji. Klikamy prowansję, dyplomację, akcje ekonomiczne, no i mamy tutaj sprzedaż prowincji. Zaznaczamy Maine, zjeżdżamy na sam dół, a na sumie patrzymy, ile mi zapłacą za tą prowincję, kasujemy pieniądze, a Maine staje się problemem prowansji. Dzięki temu możemy też już wykonać misję na zakończenie wojny stuletniej, co postawi nas przed historycznym wyborem nad przyszłością Anglii. Czy możemy podążyć historyczną drogą Wielkiej Brytanii, czy też Królestwa Angewińskiego? Angewińskie jest znacznie trudniejsze, dlatego polecam wam pójść drogą Wielkiej Brytanii. Ten wybór zmienia misję. Za nami większość początkowych ustawień i niestety tak wygląda początek rozgrywki. Teraz będzie się już działo więcej. 1 grudnia powinieneś zauważyć, że pojawiła ci się kolejna ikonka. Nadchodząca katastrofa. Jak ją klikniesz, przeniesie ci to do panelu stabilność i ekspansja. Tutaj masz właśnie wszystkie kryzysy. Są indywidualne, taka jak właśnie wojna róż dla Anglii, jak i takie standardowe dla większości krajów. W tooltipie masz napisane, jakie warunki muszą zajść, żeby ten kryzys się w ogóle odpalił, a poniżej, jak zjedziesz na ten pasek, masz jego postęp. Co do zasady, kryzysy są złe i nie chcemy ich mieć, ale wojnę róż chcemy. Bo dzięki niej ten kiepski władca bardzo szybko umrze. Ta żółta ikonka informuje cię o właśnie o niskim poziomie posiadania ziemi koronnej, co, tak jak wspominałem wcześniej, jest złe i w tym momencie w tooltipie widzisz, jakie dostajesz za to kary. Tak naprawdę jest tutaj tylko jeden bardzo zły modyfikator, Monthly Autonomy Change. Chcesz go zmniejszać jak najszybciej, czyli tak, potrzebujesz więcej ziemi koronnej. Będziesz dostał też kilka propozycji Royal Mariaży po drodze, ogólnie warto jest je zawierać, ale nie w przypadku Anglii, nie przed wojną domową, bo one zwiększają szansę na następcę tronu, a ty go nie chcesz. Bo jednym z warunków wojny domowej jest to, że on nie spłodzi następcy. Władca ma marne na to szanse wynikające z jego cechy, ale lepiej ich nie zwiększać. Nie zmienia to faktu, że możemy chcieć poprawiać już na start relacje z danym krajem, żeby umocnić nasz sojusz do plus 200 punktów, jak się tylko da. Więc wysyłamy Improve Relation tutaj, do Aragonu, jak i do Austrii. Relacje z danym krajem mogą być od minus 200, wtedy nas nie za bardzo lubią, do plus 200 i wtedy nas wręcz kochają. Z sojusznikami oczywiście chcemy mieć jak najlepsze relacje. Ogólnie, żeby zachować sojusz, zazwyczaj trzeba być powyżej zera. Co wpływa na te relacje, macie tutaj mi w Save Tooltipie, będą tam dochodziły kolejne rzeczy. Możemy też zebrać w międzyczasie naszą armię w jednym miejscu, żeby ją tutaj trochę przeorganizować. Armię możemy skonsolidować w jedną dużą armię, przez co łatwiej jest nią zarządzać. Początkowo kompozycję armii chcemy robić, aby armia była tak duża, jak liczba tutaj przedstawiona, czyli szerokość pola bitwy, większa niż 20. Ta liczba będzie ulegała zwiększeniu wraz z rozwojem technologii militarnej. Po połączeniu armii możemy zacząć je formować. Na armię składają się regimenty, piechoty, kawalerii oraz artylerii.
Do nowej armii przerzucam całą piechotę, następnie kawalerię, maksymalnie 4 jednostki, zawsze parzyście. Wraz z rozwojem technologii kompozycja armii też zazwyczaj się zmienia. Resztę kawalerii po prostu kasuje. Swoją drogą, dla większości krajów opłaca się rekrutować na starcie rozgrywki tylko i wyłącznie piechotę, kawaleria jest po prostu zbyt droga. Anglia jest bogatym krajem, dlatego część kawalerii zachowałem. Siła jednostek jest określona przez kropki, które tutaj widzicie, zwane pipsami. Ogólnie im więcej, tym lepiej. W okresie pokoju co prawda armią nie musi dowodzić generał, ale w okresie wojen musi. Bez dowodzącego generała wasze armie będą dużo słabsze. Jak widzicie, też go określają pipsy, tożsame do tych przy jednostkach. Rekrutacja generała nowego kosztuje nas 50 punktów militarnych i co do zasady większością krajów nie chcecie, żeby wasi władcy, zwłaszcza jeżeli mają dobre statystyki, dowodzili waszymi armiami, bo wtedy mają zwiększone szanse na to, że umrą przedwcześnie. Tak, uczynienie słabego władcy generałem jest dobrym sposobem na pozbycie się go. Jednak Anglią nie róbcie tego. Przynajmniej nie tego władcy. My chcemy, żeby on umarł w wyniku wojny domowej. Pojawiło mi się wydarzenie losowe, na następce odrzucam ją, bo jest słaba. Umarł mi doradca dyplomatyczny, więc muszę zatrudnić nowego. Tym razem wezmę tego od handlu, bo oni się sami spłacają w zasadzie. Zauważ, że nie mogę awansować tego doradcy na wyższy poziom, a to dlatego, że jest nieakceptowalnej kultury. Akceptowalne kultury możesz zobaczyć w zakładce Government, tutaj na dole. Po chwili nazbierałem trochę złota, więc teraz będę chciał rozbudować moją flotę handlową. Zacznę jednak od zbudowania okrętu flagowego, daje on bonusy flocie, z którą pływa. Każdy kraj może mieć domyślnie jeden taki statek. Będzie on też miał te 3 ulepszenia. I następnie do limitu mojej floty buduję okręty handlowe. Kolejne nieprzyjemne wydarzenie historyczne dla Anglii, tak zwana herezja Loli. Nie chcemy mieć zwiększonej autonomii przez 20 lat, jak mówiłem, to jest najgorszy możliwy współczynnik, więc wybieram drugą opcję. W styczniu 48, jako że zaraz będziemy mieli wojnę domową, polecam wam włączyć ponownie utrzymanie armii, utrzymanie okrętów transportowych i włączyć forty. Wojna domowa. Tutaj wybór jest bardzo prosty, wybieracie po prostu lepszego władcę. Żeby zakończyć wojnę, wystarczy, że spełnicie warunki, które są w tooltipie. Nawet stabilności nie musimy poprawiać. Armię przemieszczam w okolice rebeliantów, tylko od razu ich nie atakuję, bo musimy poczekać, aż odnowią nam się pełne morale. Kolejne rebelie. W międzyczasie dobudowały mi się okręty, zbieram je w jedno miejsce, jeśli wciśniecie kontrol, będziecie zaznaczali tylko jednostki morskie. Następnie wysyłam wszystko do ochrony handlu. I zobacz, mógłbym już ruszyć do bitwy. Tutaj z rebeliantami w Yorku, jednak ja będę armią atakującą i jest tutaj rzeka. Możecie je sprawdzić dokładnie najeżdżając na ten kwadracik. Przekraczanie rzek daje armii atakującej karę. O tym za chwilę więcej. Zobaczcie, oni idą, macie napisane w tooltipie gdzie? Do tej prowincji. Northumbria. W tej prowincji znajduje się nasz fort i póki nie został zdobyty przez rebeliantów, to oznacza, że my tu zawsze będziemy armią, która się broni, a nasz przeciwnik armią, która atakuje. Dlatego atakuję, tutaj dostanę złą podpowiedź, że dostanę jakieś minusy, ale te minusy tak naprawdę dostaną rebelianci. O, tutaj to jest. I teraz tak, w bitwach uczestniczą zawsze dwie strony. U góry atakujący, na dole broniący. W ramach bitew są dwie fazy. Fire i Shock. I tak na zmianę aż do końca bitwy. I podczas tych faz mają znaczenie właśnie te statystyki Fire i Shock u generałów, czy też Fire i Shock u jednostek. A pipsy przy morale wpływają na te dwa paski morale, które są tutaj w bitwie. Bitwy w EU4 mają charakter losowy, co jest wyrażone poprzez rzut kostką. Następnie są dodawane wartości od generałów lub odejmowane wartości od terenu. A to wpływa na straty, jakie ponoszą obie strony. A następnie te straty wpływają na to, jak szybko opada współczynnik morale obu armii. W takim bardzo dużym uproszczeniu, bo ogólnie jest to mega skomplikowane, ale na ten moment wam to wystarczy. Bardziej szczegółowe poradniki militarne polecam oglądać u Zlewika. Na samym środku są linie szerokości pola walki i każdy regiment jest tutaj reprezentowany przez ten mały kwadrat. Dlatego ja mam ich 20, mój przeciwnik 19. Jakbyśmy mieli armaty, one znajdowałyby się w tylnej linii. Przeważnie, bo jeżeli by się znalazły w pierwszej linii, to byście przegrali bitwę. No i na koniec zostają nam ogólne statystyki armii. Dyscyplina, morale, taktyka, bardzo w skrócie. Dyscyplina wpływa na zadawanie strat przeciwnikowi w manpowera, wpływa też na zwiększenie taktyki. A taktyka wpływa na to, że otrzymujecie mniejsze obrażenia w powera. Statystyka morale określa wasze maksymalne morale, kiedy osiągnie 0, to przegrywacie, a różnica pomiędzy maksymalnymi wartościami morale wpływa też na tempo opadania morale. Tak, wiem, skomplikowane to. Upraszczając, miejcie większe armie z lepszymi statystykami niż wasz przeciwnik. A ja zajmę się teraz rozbiciem kolejnych armii rebelianckich. Teraz muszę przetransportować część mojej armii na kontynent. Możemy to zrobić dwojako, z kontrolem i wtedy automatycznie wasze okręty transportowe zaczną przewozić wojsko, o ile macie to zaznaczone przy waszych okrętach transportowych, lub możecie sami ręcznie przewieźć waszą armię. Na 1000 regimentu potrzebujecie innego okrętu transportowego. Żeby sobie trochę pomóc, postanowiłem zrekrutować najemników, bo to jest drugi zasób, który może mieć. Tutaj jest normalna armia, tutaj są najemnicy. Jest ich bardzo dużo typów i rodzajów i w zasadzie najemnicy mają technologię krajów, z których ich rekrutujecie. Jak najedziecie, zresztą tutaj macie te wszelkie informacje w tooltipie. Dla mnie całkiem okej, będzie gwardia szwajcarska.
i w sumie zapomniałem ci o czymś powiedzieć. Moja armia stoczyła bitwę, poniosła więc straty, a te straty są uzupełniane z puli manpowera, który posiadamy. A tą pulę głównie zwiększamy poprzez budowę tych budynków lub tej manufaktury. Jako że dwie moje prowincje znajdują się pod okupacją rebeliantów, wysłałem dwie jednostki, żeby je odbić. 1000 wojska wystarczy. W teorii, żeby teraz odbić naszą prowincję w Calais, moglibyśmy uzyskać przejście dla wojska od Burgundii, jednak nie jest to możliwe, bo jest naszym rywalem. Jako że nie kontroluje portu w Calais, no to moje wojska muszą się tutaj desantować, coś takiego jak malutki D-Day. Co do najemników, oni mają swoją osobną pulę manpowera, nie korzystając z głównego, o tutaj. Kiedy spadnie do zera, będzie powoli się odnawiała, ale lepiej jest wtedy rozwiązać najemników, bo za 10 lat wtedy 100% im się odnowi. Z najemników warto jest korzystać, zwłaszcza przez pierwsze 50 lat rozgrywki, potem z czasem, im dalej jesteśmy w grze, tym są drożsi. W wyniku negatywnych eventów zaraz będę miał pożyczkę i powiem wam szczerze, zamiast brać normalną, skorzystajmy z specjalnego przywileju, który daje mi 5 bardzo tanich pożyczek. Najemników też możecie wykorzystać do tego, żeby byli pierwsi w bitwie. Zobaczcie, na pole bitwy dotarli dzień wcześniej, dlatego to ich jednostki są w pierwszej linii i ponoszą główne straty, wtedy możecie oszczędzić waszego głównego manpowera. I koniec wojny domowej. Wcześniej jednak warto jest ponieść sobie stabilność przynajmniej na plus 1. Wykorzystuję do tego punkty administracyjne, a im niższa stabilność, tym tańsze jest jej podnoszenie. Dlatego plus 2 robię z wydarzenia. Udało mi się też wykonać misję na zakończenie wojny róż, a to jest mój nowy władca. Jest on znacznie lepszy od poprzedniego, bo zobaczcie, daje nam o wiele więcej monarki points każdego rodzaju. Po rebelii znowu zmniejszą utrzymanie wojsk i fortów i teraz mogę zacząć przygotowywać Anglię do pierwszych wojen. Wiem, że Francja będzie w nie zamieszana, dlatego wyślę tu dyplomatę, żeby rozpoczął budowę mojej siatki szpiegowskiej. Cover Action, Blitz Spy Network. Siatka szpiegowska daje szereg bonusów, które możecie podejrzeć w tym miejscu. Głównie jednak chodzi mi o szybsze zdobywanie fortów. Kolejnym krokiem dla Anglii zazwyczaj jest wojna ze Szkocją lub podbój księstw irlandzkich, ja zacznę od Szkocji. Będzie to wojna, w której ja będę potrzebował sojuszników, bo Szkocja jest broniona przez Francję. Te dwa kraje zawarły ze sobą sojusz. Pewnie dlatego, że oba kraje są moim rywalem. Królestwo Aragonu stanie już po mojej stronie, ale wciąż muszę przekonać Austrię oraz Kastylię. Aby Kastylia wsparła mnie w wojnie, muszę u niej mieć 10 punktów przysług. Zdobywa się je automatycznie, kiedy mamy z danym krajem sojusz, mogę to jednak przyspieszyć dyplomatom. Używam opcji Curry Favors również Austrii. Punkty przysług zdobywamy tym szybciej i mamy większą dyplomatyczną reputację i siłę militarną kraju. Poza wojną punkty przysług możemy wydawać na szereg innych akcji dyplomatycznych, chociażby pozyskanie pieniędzy albo zwiększenie poziomu stałego zaufania tego kraju wobec nas. Im wyższy poziom zaufania, tym bardziej ten kraj będzie nas wspierał w przyszłych działaniach wojennych. Standardowe wydarzenie na Tudora, chcę go. Minęło 5 lat, więc zakładce Estate ponownie odbieram ziemię, ale jako że mieszczanie mieli zaufanie mniej niż 50, to doszło do małej rewolty. Po chwili mogę już rozwinąć technologię. Informuje nas o tym ta ikonka. Za punkty militarne rozwijam technologię militarną. Jest to jedyna technologia, w której nie możesz być zacofany, a czasem warto nawet być z nią do przodu, bo daje stałe bonusy dla armii, jak i daje nowocześniejsze typy jednostek. Zaraz będzie wojna, więc włączam utrzymanie armii i fortów. Wykonuję misję Rise and Army, bo nadaje mi specjalny powód do wojny, dzięki któremu mogę uczynić Szkocję moim wasalem. Poza tym dostałem roszczenia terytorialne do całej Irlandii. Mapka dyplomatyczna pozwala mi to widzieć. Żeby teraz wypowiedzieć jakiemuś krajowi wojnę, trzeba wejść w dyplomatyczne akcje i po prostu declare war. Gdybyś zaatakował dany kraj bez casus belli, nie byłoby to dobrze widziane. Zmniejszyłoby to stabilność twojego kraju oraz mocno zaniepokoiło inne państwa. Więc tak, do wojen potrzebujesz casus belli. A ja mam teraz ich bardzo dużo nowych, czyli powodów do wojny. Ja użyję tego Subjugation. Jeśli uda mi się wypełnić Wargoal i wygrać wojnę, Szkocja zostanie moim wasalem. Dodatkowo do wojny wzywam Aragon i Kastylię, Austria mnie wesprze, bo ich władca dostał negatywną cechę Cruel. Nie zauważyłem tego irlandzkiego księstwa, a to otwiera mi nowe możliwości. Wojna z Francją nie jest fajna, to znaczy nie dla początkującego, bo ja to lubię jak boli. Zamiast atakować Szkocję, zaatakuje księstwo Kildare. Ich połączone armie nie mają szans z moimi. Jeżeli zaznaczysz tego ptaszka, oznacza to, że atakujesz również Szkocję i wtedy ona wezwie Francję do pomocy, a ja tego nie chcę. Atakuję. Dzielę armię na pół i wysyłam do oblegania tej szkockiej fortecy. Flota mi się jednak przyda, więc odznaczam tą opcję. Obleganie fortecy polega na tym, że muszę na każdy poziom fortecy użyć minimum 3000 moich żołnierzy. Jeżeli tego nie zrobię, tutaj nie będę miał postępu oblężenia. Koniec każdego cyklu powoduje, że ma szansę wylosować się jedna z rzeczy, która jest tutaj. Początkowo będą to bonusy do postępów oblężenia, a im wyższy postęp, tym większa szansa na bardziej korzystne losowanie, łącznie z upadkiem fortecy. Tutaj jest szereg modyfikatorów, który wpływa na bazowy procent szans.
Początkowo będzie to umiejętność oblegania dowódcy, niestety John Talbot ma 0, oraz jeżeli przemieścicie tutaj flotę i będzie ona wystarczająco duża, żeby mieć tutaj 100% blokady wybrzeża, no to wpłyniecie na te szanse. Jeżeli flota będzie miała wystarczającą ilość dział, możecie również daną fortecę ostrzelać, co zniszczy jej mury, i następnie przystąpić do szturmu. Przed szturmem lepiej jest dosłać tutaj więcej żołnierzy. Trzymanie jednak tak dużej liczby żołnierzy we wrogiej prowincji zwiększa nam współczynnik attrition, czyli wyczerpania wojennego, czyli tracę ponad 4% żołnierzy z 20 tysięcy co miesiąc, a to jest złe. Szturm jest całkiem okej rozwiązaniem, tylko szczerze mówiąc odradzam go początkującym graczom, bo ile forteca pada bardzo szybko, to jednak też tracicie sporo żołnierzy. Po upadku szkockiej stolicy zawrę z nią osobny pokój. Ze Szkocją mam 78 punktów wojny i teraz różne nasze roszczenia wojenne wymagają tych punktów wojny. Jako że Szkocja nie jest głównym uczestnikiem wojny, bo pamiętacie, nie zaznaczyłem tego ptaszka, to większość tych akcji tutaj ma koszty zwiększone razy dwa. Wyjątek stanowią chociażby traktaty międzynarodowe i możliwość zerwania sojuszu. Gdzie jest Francja? No dobra, Francja została zaatakowana przez Burgundię, Szkocja miała stolicę pod okupacją, przez co nie odpowiedziała na wezwanie Francji, przez co ich sojusz dobiegł końca. Bo tak, mógłbym zerwać sojusz Szkocji i Francji, przez co byłaby łatwiejsza kolejna moja wojna ze Szkocją. A tak to po prostu wezmę zawsze z nimi biały pokój, czyli nic nie biorę, bo wtedy mamy najkrótszy okres pokoju, czyli równe 5 lat. Im więcej punktów Warscora wydam, tym dłuższy okres pokoju, maksymalnie 15 lat. Skildare kończy wojnę następująco, podbijając tą prowincję dla siebie oraz biorąc od nich pieniądze. Podbita nowa prowincja jest tak zwanym terytorium niewcielonym. Niewcielone obszary możecie przyłączyć do waszego kraju, czyli zaprowadzić tam waszą administrację. Póki tego nie zrobicie, będą zwiększały wasz wskaźnik overextensji, a to daje duże minusy. Nie przekraczajcie 100% overextensji. Teraz, aby prowincję wcielić, wchodzicie tutaj i dodajecie Make Core. Kosztuje was to punkty administracyjne i zajmuje to bazowo chyba 3 lata. Dokona to zmiany terytorium niewcielonego na terytorium, chociaż w tym wypadku od razu na state, bo nowo podbita prowincja jest częścią większego obszaru. A tutaj początkowo mieliśmy już state w pale, czyli terytorium niewcielone zamieni nam się w state z pominięciem fazy terytorium. I tak kosztowało cię to 2 razy więcej punktów administracyjnych. W sumie teraz podbiję pozostałe prowincje irlandzkie w ten sam sposób, tylko rozwinę też technologię dyplomatyczną. Wypowiadam wojnę księstwu, zaznaczam, że wzywam jego sojusznika, bo pewnie to będzie któryś z krajów irlandzkich, i atakuję. I kolejny raz, wiele razy. Ale ty nie musisz podbijać Irlandii na raz. Irlandia podbita, teraz jak widzisz koruję wszystkie prowincje. Pojawiła mi się możliwość reformowania mojego kraju. Te reformy mają kilkanaście poziomów, aby rozwinąć późniejszy trzeba mieć rozwinięty wcześniejszy. Erze odkryć warto jest stawiać na zwiększenie podatków. O tym jaką macie erę macie napisane tutaj, możecie w też to wejść i zobaczycie jakie będziecie mieli kolejne ery. W kolejnych erach jednak podatki już nie są takie dobre i zmieniłbym albo na tą reformę. Reformy przeprowadzasz kiedy nazbierasz odpowiednią liczbę punktów reform, a te zbierasz tym szybciej i niższą masz średnią autonomię w twoim kraju. Podbite prowincje mają też zwiększone współczynnik unrestu, wynikający z ich dążeń separatystycznych, dlatego zostawiłem tutaj armię najemną do tłumienia tych buntów. Separatyzm macie tutaj w tych informacjach dotyczących niepokojów, on spadnie w przeciągu chyba 30 lat. Jako, że skończył mi się okres pokoju ze Szkocją, a o tym świadczy brak pewnej flagi, która by była normalnie tutaj. Zobacz, taką flagę ma tutaj Francja, to wypowiadam wojnę Szkocji o uczynienie jej moim wasalem. Wreszcie! Aby moja armia nie ponosiła strat w wyniku dużego wyczerpania, podzieliłem ją na dwie mniejsze części. Wojnę z sojusznikiem szkockim kończę osobno, od tego kraju biorę pieniądze oraz wojenne reparacje. Jako, że użyłem casus belli uczynienia Szkocji moim wasalem, nie mogę podbić jej prowincji. Ale kiedy zaznaczę, że już będą moim wasalem, mogę im zabierać prowincję, ale nie opłaca się to. Dodatkowym pozytywnym aspektem zakończenia tej wojny jest pozyskanie dużej ilości prestiżu, negatywnym dostanie dużej ilości agresywnej ekspansji. Agresywna ekspansja jest to specjalny modyfikator, który ma przeciwdziałać zbyt szybkiej ekspansji i może spowodować zawiązanie się koalicji. Koalicja to specjalny rodzaj sojuszu w celu zniszczenia konkretnego państwa, które wygenerowało przynajmniej 50 punktów agresywnej ekspansji u przynajmniej 4 krajów. I te koalicje potrafią być groźne. Więc co do zasady w tym miejscu sprawdzaj, jakie państwa mają szansę dołączyć do koalicji przeciwko tobie. Mógłbym o tym więcej mówić, ale to wymagałoby raczej już osobnego poradnika. Zjednoczenie Wysp Brytyjskich za tobą i teraz co dalej? Po pierwsze zajmij się Szkocją i zacznij z nią poprawiać relacje, bo obecnie są bardzo złe ze zrozumiałych powodów. W zakładce Subject dostaniesz też informację, że ten wasal jest bardzo nielojalny i ma duże dążenia niepodległościowe. Masz czas do zakończenia okresu pokoju ze Szkotami na zmniejszenie ich dążeń niepodległościowych poniżej 50%. Jeśli tego nie zrobisz, ten wasal nie będzie ci płacił miesięcznego trybutu, a co gorsza, któryś z twoich rywali, chociażby Francja, może wesprzeć jego dążenia niepodległościowe, co doprowadzi do wojny o niepodległość. Jak najdziesz na dążenia niepodległościowe, no to dostaniesz informację, co na to wpływa. Ale dodatkowo możesz je zmniejszyć chociażby interakcją z danym wasalem, spłacić jego zadłużenie albo użyć prestiżu, żeby zmniejszyć te dążenia. W ostateczności możesz też rozwinąć prowincję wasala. A propos rozwijania prowincji, bo mam już bardzo dużo punktów,
oraz do wprowadzenia mam instytucję renesansu. Instytucje to taka specjalna mechanika imitująca rozwój technologii na całym świecie. Każdą instytucję możecie podejrzeć, jakie są warunki spełnienia jej pojawienia się, a jak już się pojawiła, no to dostaniecie informację, gdzie jest i co daje za wprowadzenie. Nieposiadanie bieżącej instytucji, która jest wymagana w danym przedziale czasowym, zwiększa wasze koszty technologii i to się kumuluje. Co do zasady chcecie je wprowadzać jak najszybciej. Te zakreskowane prowincje informują was, że powoli instytucja renesansu rozprzestrzenia się w waszym kraju. Dokładnie możecie to podejrzeć w prowincji, kiedy klikniecie na tą książkę. Macie procentowy progres instytucji oraz co na to wpływa. Możecie też ten proces przyspieszyć, wprowadzając odpowiedni edykt, ale to jeszcze nie w tym momencie, lub rozwijając prowincję. Zobaczcie, podniesienie każdego punktu rozwoju przyspiesza progres. Im bardziej rozwinięta prowincja, tym szybciej się ta instytucja wprowadza. Prowincja rozwija się właśnie podnosząc każdy z tych punktów osobno. Wszystkie bonusy widać dokładnie w tooltipie. W pierwszej kolejności chcecie obniżyć ten koszt jak najbardziej. Możecie to zrobić na przykład poprzez rozwijanie infrastruktury, tylko tutaj bym uważał i używał tego w najlepszych prowincjach. A dla Anglii są to prowincje, które zawierają centra handlowe. Infrastruktura podnosi koszty zarządzania prowincją, a te koszty możecie podejrzeć tutaj w zakładce stabilności, governing capacity i obecnie nie widać tych minusów, ale one bolą. Co do zasady nie przekracza się tego. Governing rośnie później z technologii, z idei, o czym za chwilę, jak i budynków. Kolejną sprawą jest specjalny edykt zmniejszający właśnie koszty rozwoju prowincji. Też 10% możecie wyciągnąć od mieszczan, gdyby tutaj było 60-60, ja nie mam jak tego w tym momencie poprawić. Dodatkowo te koszty można zmniejszyć też odpowiednimi ideami, ale też o tym będę mówił za chwilę. No i tak przygotowani, zaczynamy rozwój prowincji. Co do zasady skupcie się na rozwoju za punkty dyplomatyczne, bo to wpływa wtedy na produkcję oraz trade, za punkty militarne, bo to wpływa wtedy na manpower. Punktami administracyjnymi tylko w ostateczności, jeżeli już rozwijacie prowincję, bo one wpływają głównie na podatki, a te kiepsko skalują się z czasem. Co do rozwijania prowincji, warto też zwrócić uwagę na dobra, które w nich występują. Do tego służy mapka Trade Goods, na takie dobra, które mają wyższą cenę. Sukno jest uważane za jedno z lepszych, bo też zmniejsza koszty rozwoju, jak i ma dobrą cenę. Mi zależy na tym, żeby teraz wprowadzić tutaj w Londynie jak najwięcej za punkty dyplomatyczne, dlatego odebowałem za maksa. Potem robię coś takiego raz za militarny, raz za dyplomatyczny i tak w kółko. I można to zrobić aż do momentu wprowadzenia instytucji na 100%, albo będziemy mieli tutaj fajny przyrost. Ja instytucję wprowadziłem w tej prowincji, ale to nie oznacza, że w kraju ją wprowadziliście, bo jak wejdziecie w znowu zakładkę instytucji, tej instytucji jeszcze w kraju nie mamy wprowadzanej, musimy wydać na to pieniądze. Ja w tym celu znowu sięgnę po tajne pożyczki od mieszczan, żeby tutaj wprowadzić tą instytucję i jak najszybciej. Nie zawsze jest to warto robić. Instytucja będzie teraz się rozprzestrzeniała tak czy siak po wszystkich naszych prowincjach, tylko znacznie szybciej. Dodatkowo możecie użyć też tego edyktu. Wróćmy też na chwilę do Irlandii, bo wreszcie mam wszystkie prowincje okorowane i stały się moimi terytoriami. Teraz będę zamieniał je na statey. Oznacza to, że muszę ponownie wydać punkty administracyjne, żeby zmienić je na statey i dodatkowo na ten koszt administracyjny ma wpływ wyczerpanie wojenne, więc zazwyczaj dobrze jest je zmniejszyć. Prowincja, która już jest naszym statem, jej autonomia będzie spadała do zera powoli. Co do autonomii, polecam też ręcznie to zmniejszać ją jak najszybciej, mówię, to jest najgorszy modyfikator, chociaż w prowincjach, w których to zrobimy, wzbudzi to niepokoje społeczne, ale ja osobiście wolę stłumić te bunty, niż mieć wysoką autonomię. Bardzo ważne w procesie budowania ekonomii w danym kraju jest właściwe wykorzystanie ziemi koronnej, ponieważ możemy ją sprzedawać stanom. Najlepiej jest to robić w momencie, kiedy przekraczacie 25%, bo im więcej tej ziemi macie, tym jest ona tańsza, a jednocześnie po jej sprzedaży chcecie powrócić jak najszybciej do poziomu ponad 20%, bo wtedy tutaj nie dostajecie minusu do autonomii. A te pozostałe kary są bez znaczenia. A jak coś nam zostanie, to możemy rozpocząć budowę w kraju. Ale pamiętaj, że możesz zmniejszyć te koszty budowy w zakładce decyzje narodowe dzięki przywilejowi, który wcześniej nadałeś mieszczanom. Na Anglii w pierwszej kolejności zbudowałbym w każdym z centr handlowych budynki pod handel. W prowincjach bez tego bonusu nie opłaca się tego robić. Potem budowałbym kościoły we wszystkich prowincjach aż gdzieś do tego poziomu, czyli poniżej 0,9. A budynki produkcyjne to w zasadzie na wszystkich dobrach, które nie są rybami, wełną, zbożem i winem. Bo na nich zazwyczaj buduje się budynki zwiększające nam zasoby ludzkie. Wraz z rozwojem też piątej technologii militarnej dostaliśmy nowocześniejszy typ jednostek, co prezentuje ta flaga. I w zasadzie to jest bardzo proste. Wchodzicie w zakładkę militarną i zmieniacie typ jednostek na nowszy. Im więcej pipsów, tym lepiej. Jeżeli korzystałbyś ze starych typów jednostek, to twoje armie były po prostu mielone. Po chwili będziesz mógł też wprowadzić piątą technologię administracyjną i jest ona super ważna. Szóstka wprowadza ci budynki produkcyjne, jak i manufaktury, by the way. Jednak piąty poziom powoduje, że wreszcie możesz się zainteresować zakładką idee. Masz tutaj idee narodowe, to są unikalne bonusy dla twojej nacji, które ona może osiągnąć w ramach rozgrywki i rozwoju ogólnych idei, które możesz wybrać. Aż do 8 w ramach całej rozgrywki.
Na Anglii początkowo proponowałbym Ci następujący zestaw idei, skupiający się właśnie na rozwoju kraju, czyli infrastructure plus arystokratyczne idee. Ich połączenie daje też fajną politykę. Polityki będziesz mógł ustanawiać w zakładce decyzji narodowych, tylko wcześniej potrzebujesz rozwiniętych dwóch pełnych idei. Gdybyś chciał grać pod kolonizację, wybrałbym te widoczne na ekranie z naciskiem w pierwszej kolejności na eksploracyjne. One mają właśnie kolonistę, którego możesz wykorzystywać do kolonizowania w nowym świecie. Ale co ważniejsze, te idee pozwalają rekrutować konkwistadorów oraz odkrywców. To są specjalne jednostki dowódcze, które tutaj będziesz mógł rekrutować, które skupiają się na odkrywaniu nowego świata, jak i mórz. Bez nich będzie to praktycznie niemożliwe, chyba że ukradniesz tą wiedzę. Oczywiście te dwa zestawy idei możesz zamienić miejscami, w dowolnej kolejności, lub wybrać totalnie inne idee i spróbować zrobić coś innego Anglią. Nic nie stoi na przeszkodzie. Myślę, że większość rzeczy potrzebnych do podstawowej zabawy już Ci wytłumaczyłem. Daj znać, ile razy podczas oglądania tego poradnika miałeś tą minę. Po zakończeniu kampanii Anglią grałbym pozostałymi tymi krajami i patrzył, co one tam mają za specjalne rzeczy. Potem w ramach rozgrywki możesz poprzechodzić po kolejnych kampaniach startowych w innych regionach świata, chociaż nowy świat Ci odradzam. Na moim kanale mam mnóstwo poradników, które warto jeszcze przejrzeć, lub przykładowych rozgrywek, gdzie możesz wzorować się na tym, co robię. Z innych twórców polecam Ci zajrzeć do Zlewika, zwłaszcza jeżeli zainteresujesz się PvP i multiplayerem, lub Red Hawka, on ma dużo dziwnych kampanii, w których też sporo tłumaczy, jak i jeszcze paru innych ciekawych twórców. Polecałbym też obejrzenie tego odcinka z Niderlandów, bo z niego dużo dowiesz się na temat właśnie kolonizacji, budowy ekonomii i jak mogłaby wyglądać dalsza Twoja rozgrywka Anglią. A jeżeli chciałbyś mnie wesprzeć w tym, co robię, zapraszam Cię do dołączenia do grona wspaniałych moich wspierających, z którymi zawsze mam dobry kontakt na Discordzie, prawda?